Cześć, witam Was serdecznie na kanale i Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dzisiaj lekcja numer 4, gdzie podam Wam strony, które, jeżeli zaczyna się w kryptowalutach, bezwzględnie musicie mieć i musicie znać. I tam to traktujcie to jak Wasza nowa Biblia do, do kryptowalut. Tu znajdziecie wiele informacji. Nie będziecie musieli się kogoś pytać, yy, gdzie daną kryptowalutę sprzedać, yy, gdzie jest jej główna strona i, i ile kosztuje w danym momencie. Także na pierwszy plan najczęściej przez większość osób przeglądana strona CoinMarketCap Mamy tu większość yy, wszystkich kryptowalut. Większość. Nie wszystkie, w sumie kryptowalut, ale to jest taka najbardziej prestiżowa w sumie ta. To na CoinMarketCap i tu znajdziecie wszelkie wiadomości. Na pierwszym miejscu Bitcoin, drugi Ethereum i wiele, wiele innych. Co tu mamy? Jakaś cena? Czy był wzrost? Jaki market cap? Ile ma być tej kryptowaluty? I wolumen i cały grafika i jak to właśnie się zachowuje na rynku. Gdzie szukać tu na przykład informacji, głównych takich. Yy, na przykład klikniemy na bitcoina. Znajdziecie Tu jest w którym miejscu. Tu pisze website, strona główna, Explore, czyli wszelkie. Jeżeli szukacie. Yy, Swoich transakcji, co my tu jeszcze mamy? Właśnie, tu jest cały ten wykres. Tu, jak klikniecie na tą ikonkę, to wszelkie pojawiają się giełdy, na których jest notowany Bitcoin, social, czyli wszelkie informacje, narzędzia, historyczne daty, <laughs> rating. To są takie podstawowe informacje. Tak samo. Niech się ta sonka cofnie i nie cofnęło się, może zaraz się cofnie. A jest, dobra. Tak samo jest z innymi kryptowalutami, które są na innych pozycjach. Także na przykład BASIC Attention TOKEN. Tak samo znajdziecie tutaj stronę główną Explorer i wszelkie, wszystkie, wszelkie dane: markety, wykres. Jak to wszystko w danym okresie czasu ile kosztowało, ile obecnie, ile kiedyś. Także to jest podstawowa strona. Przejdźmy do drugiej, którą warto też, też mieć. Koń papryka jest to polska strona. Także tutaj śmiało coś możecie, podobna na Market Capu, fajną robotę chłopaki zrobili i tutaj jest też w miarę podobnie. Także warto też tutaj śledzić, yy... nawet jeszcze wrócę do do Coin Market Cap na chwilę, coś wam jeszcze pokażę, tutaj macie jeszcze rankingi, narzędzia. Na przykład w rankingach, yy, tutaj jest na przykład całodobywek, kto najlepiej zyskał w obecnym momencie, a kto stracił i tu widzicie, jakie były zyski, że na przykład na jakiejś kryptowalucie był wzrost aż 1837%. Są takie takie rzeczy, dzieją się yy, ogólnie wśród kryptowalut, że czasami są olbrzymie wzrosty, ale to na walutach takich w sumie początkowych kryptowalutach, że, że na przykład kosztuje tam bardzo grosiki jak ktoś wykupi większą ilość, widzi potencjał, to może być taki wzrost. Później ludzie się też y, na to łapią i też kupują coraz bardziej i takie wzrosty są jak najbardziej na czasie na przy kryptowalutach. Tutaj mamy kto najgorzej dostał po dupie, jak to można powiedzieć, która na jej kryptowaluta spadła podczas to jest dobowy, wskaźniki to są dobowe i dobra, ale przejdźmy na koń paprykę I, i to jest, mówię, podobnie strona zrobiona. Też możecie sobie wszystko poobczajać co i jak, i to są wasze podstawowe strony, które musicie znać. Następną jeszcze jest konie Tutaj znajdziecie też niektóre kryptowaluty, które na przykład nie są notowane na CoinMarketCap, no na CoinPapryce, takie Sła... słabsze, nie słabsze. Młodsze projekty po prostu jeszcze nie wbiły się po prostu w ten ranking kryptowalut, które są właściwie bo trzeba, trzeba spełniać aż pewne warunki, żeby dostać się do CoinMarketCap. Także tutaj znajdziecie też takie kryptowaluty, które tam nie znajdziecie. I też znajdziecie wszystko na temat. Na przykład yy, tu jest troszkę inaczej rozpisane. Też można sobie cenę do dolara, do bitcoina ustawić. I też są wszelkie linki podawane. Tu wykres w ciągu 30 dni do roku, ile pokazuje wam procentowo, to też jest fajne. I, i wszelkie inne dane. Także też warto się zaznajomić tą stroną, następna strona, jeżeli właśnie chodzi o kryptowaluty, które da się kopać metodą POS, czyli Proof of Stake i Masternody, to jest Masternody Online i tutaj widzicie, które projekty są najbardziej takie popularne, Już od, od długiego, długiego czasu jest Dash na pierwszym miejscu, i tu na przykład mamy cenę ile teraz obecnie kosztuje dash, jaka była właśnie też procentowa że teraz miał spadek, jaki jest wolumen, market cap, jaki roj, roczny, 6,18% zarabia nam, jeżeli byśmy mieli masternodę na dashu, 4600 yy, masternod jest postawionych tych nodów, 1000 sztuk dasha by trzeba było mieć, czyli 72 000 dolarów, żeby postawić taką masternodę. I tu mamy Horizena, DV i różne, różne tu kryptowaluty z tej cube, coin i wiele innych. Widzicie, czasami jest po trzy. Na przykład, Sinovate jest trzy razy notowane tutaj, po kolei, ale to, za, to właśnie jest w zależności, czasami które kryptowaluty mają y, różne rodzaje Masterno, że na przykład na Masterno tak. Y, Wystarczy mi 1000 sztuk, żeby ją postawić, i na y, następna 10 000, a następna 100 000. Tak przykładowo mówię, i niektóre mają nawet po 4 nie? typy Masternode, to w zależności od pojemności portfela kogoś, to może sobie taką Masternode postawić. Też, jest, też są ceny. Też jak klikniemy ogólnie na którąś kryptowalutę z, z tych tutaj. Tu jest akurat 50 pokazane, można sobie ustawić na więcej. To na przykład nam y, też pokaże wszelkie na przykład y, dane y, tej kryptowaluty, na przykład z tej cube coina. Klikniemy i tu mamy cały rozpiskę, y, że tutaj znajdziemy Explorer, y, gdzie można poczytać o tej kryptowalucie, y, jakie social media. I na jakich marketach się y można ją y znaleźć, jeżeli chodzi o kupno-sprzedaż. Także też warta polecenia strona. i to zam zamyka. A Widzicie, teraz sobie zarobię trochę. Reklama wpadła. Y jakaś kliknąłem, otworzy się ta reklama, ja sobie ją skasuję. I... Nie wiem, gdzie ona teraz jest, znikła mi. No nie skazuję jej teraz. Tak właśnie działa Brave, że od czasu do czasu na przykład na telefonie pojawiają się takie okienka <laughs> i wpada Wam trochę bata, jeżeli klikniecie w to. I tak, Masternode online pokazałem. O, to jest też ważna strona, jeżeli właśnie ktoś... Yy... Używa, a czy używa, no, kopię metodą prowosta i MasterNodami. Tutaj jest ważna strona dla takich osób z takim rewat. Tu mamy kalkulatory danych kryptowalut i możemy mniej więcej sobie obliczyć, ile byśmy mogli zarobić w skali miesiąca, w skali roku. I na przykład klikniemy, no, pierwszą lepszą niech będzie Tezos. I tutaj tezos, tu też jest pokazany jaka cena, mniej więcej wzrosty, spadki i powiedzmy ktoś ma 1000 tezosa. Miesięcznie zarobi 4,6 tezosa, jeżeli go sobie tam stakuje, czyli 12 dolarów w roku, a 104, yy, znaczy w miesiącu, a 145 w roku. I to są właśnie te tez dane, też można znaleźć dane nie tylko o kryptowalutach, właśnie jak yy, ten kalkulator. W tym, tym kalkulatorku wystarczy sobie wpisać ilość danej posiadanej kryptowaluty i Wam wyliczymy więcej, ile ten. Yy, I tak, yy, tu też mamy Global Hearts. to są w szczególności pokazane kryptowaluty. Yy, właśnie w POS i Masternody i tak jak widzicie ostatnie 6 miesięcy znowu sporo inwestycji jest jeżeli chodzi o kryptowaluty POSowe które da się kopać tą metodą na pierwszym miejscu obecnie mamy właśnie ludzie najbardziej inwestują ta czerwona linia yy, najwięcej kasy poleciało w tezosa, w żółto mamy w eosa i później ten jasny algo na to wychodzi, później zielony atom i te są obecnie właśnie tak jak widzicie według tego na topie, a szary tutaj taki lekko niebieski na samym dole taki to jest others coins, czyli inne, czyli wszystkie inne, czyli też po tym jak śledzimy wiemy w jakie kryptowaluty ludzie inwestują, gdzie jest największy ten market i też możemy liczyć wtedy na przyszłość, jeżeli sobie coś kupimy i zaczniemy kopać te kryptowaluty, że te czołowe bardziej się, a czy bardziej nie bardziej wybiją się kiedyś w przyszłości jeszcze lepiej i możemy na nich zarobić. Także to są takie podstawowe strony, które yy, warto śledzić. Nie będę jeszcze mieszał głowy Wam. Z tym, jakie jeszcze są strony, ale te CoinMarketCap, CoinPaprika, coingecko, masternode online i właśnie Stacking Rewards. Te pięć stron warto mieć. Przy okazji, warto mieć Twittera, bo tam jest Twitter bardzo lubi kryptowaluty i tam jest sporo informacji. Tam sporo projektów ma swoje social media i tam możemy już sporo szukać informacji. Tak samo jeszcze jest Discord i ewentualnie Telegram, na Facebooku już trochę mniej jest tych informacji, ale tamte właśnie Twitter, Discorda i, i Telegram to warto mieć, bo często nawet jeżeli byście korzystali z airdropów, czyli z rozdawania kryptowalut za jakąś drobną przysługę dla, dla danej firmy, że na przykład udostępnicie post ich, polubicie ich fanpage'a, ewentualnie YouTube'a, to oni nagradzają y, kryptowalutą. To częst, y, często jest y, taki model rozdawnictwa wśród projektów, w szczególności nowych projektów. Czasami się zdarza, że te starsze projekty, które już są dość zabrane, też rozdają od czasu do czasu swoje kryptowaluty, także też warto korzystać, jeżeli się nadarzy okazja na jakiś fajny airdrop i można za darmo zgarnąć y, trochę kryptowalut. Także te linki podam pod pod filmikiem, będą do, do tych stron, bo się naprawdę Wam przydadzą i jeżeli macie jakieś kryptowaluty, to po prostu śledźcie i je sprawdzajcie, co się dzieje w projektach. Właśnie jeszcze wrócę Wam do tych no na CoinMarketCap, gdzie tu jeszcze ten Tutaj nie to nie za dużo tych stron otwieranych. To chyba tutaj kon papryka. No niech mi jeszcze no. Koń geko. Co ja taki? I skasowałem tą stronę. Chyba nie. Dobra, jesteśmy na Market Cup i, i właśnie Weźmy na stronę główną I powiedzmy wybieramy sobie jakiś, też jest fajne przejście ogólnie Wybieramy sobie jakiś na przykład tam projekt EOS I tu też możecie śledzić informacje Pytacie, że klikniecie w social i zaraz Wam się wszystko pojawi, co się dzieje. Mniej więcej to są często z Twittera, z Discorda informacje na bieżąco. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, kliknie Google tłumaczy i, i będzie Wam tu pisać. A jak nie, to mówię, na, bezpośrednio można kliknąć to i odwoży Wam się Twitter, czy zależy, gdzie oni dali te pewne informacje. I tu też możecie śledzić, co się dzieje z Waszymi projektami. To są takie podstawowe informacje, które się powinni wiedzieć na początku, gdzie coś szukać, żeby później nie było na przykład zapytania, a gdzie jest giełda, gdzie to ja to mogę sprzedać, a i główna strona. Tak, to wszystko sobie znajdziecie tutaj po tych stronach i nie musicie nikomu, jak to można powiedzieć, zawracać głowy. To sami wiecie, sami poczytacie i, i to są ważne, właśnie tutaj informacje. No i tyle z mojej strony. Tak, jak mówię, linki będą tradycyjnie pod filmem. Trzymajcie się, dajcie suba, dajcie lajka like i, i będzie gitara. <grybujesz> do, I do następnej lekcji. Cześć!